Z Warszawy w prostej linii do Colombo jest 7312 km. To kawał drogi. Bardzo byłam też ciekawa, jak to jest bardzo daleko, bo dzisiaj te odległości zupełnie inaczej nam się w głowie układają. Więc chciałam zapytać właściwie przez ten świat w liczbach, żeby nam to wszystko tutaj unaocznić tak kilometrowo, o tą pierwszą wyprawę właściwie. Skąd się ten pomysł właściwie wziął, żeby tam wyruszyć, żeby spotkać się, poznać Vetri Cervi, czy ona była pierwszą osobą? Jak to wyglądało? Bardzo bym prosiła, bo tutaj myślę, że wszystkich nas to pytanie bardzo, bardzo dręczy jako to pierwsze. Dziękuję. No więc z wakacji na Sri Lance. Pojechałam z całą rodziną, wylądowaliśmy w pięknej rajskiej okolicy, palmy, no cudowne plaże, raj. I będąc tam już od jakiegoś czasu, bardzo szybko będąc na Sri Lance, wyczuwa się, że to jest patriarchalna kultura. Tam wszystkie kobiety muszą być uległe, muszą być gospodyniami domowymi. I po pewnym czasie, ponieważ my chodzimy raczej z rodziną takimi bocznymi szlakami, nie mainstreamowymi, zaczęłam odnajdywać te historie wojowniczek byłych, dziewczyn, które miały 12, 13, 14 lat nieraz, jak wstępowały do organizacji terrorystycznej, tak przez nas nazywanej organizacją terrorystyczną. I mnie to zafascynowało kompletnie. Co sprawiło, że te zwyczajne, absolutnie zwyczajne nastolatki nagle zamieniły kolorowe sari na spodnie bojowe, obcięły włosy, wzięły kałachy i poszły walczyć. No i spotkałam obrońców praw człowieka też w trakcie mojej podróży, którzy mi powiedzieli, że ten film nigdy nie powstanie, bo żadna z nich nie zgodzi się wziąć udziału w filmie, żebym sobie zapomniała, że może jakąś fabułkę sobie zrobię i tak dalej. No i rzeczywiście zaczęłam tak badać tą sprawę i chyba to jest taki jedyny raz, kiedy jako dokumentalistka mogę powiedzieć, że nikt nigdy na ten temat filmu dokumentalnego nie zrobił. Bo rzeczywiście było trudno, ale jedna osoba mi powiedziała, że jest taka jedna, absolutnie jedyna szalona, powiem po angielsku, jak ją nazwali, badass motherfucker, która jako jedyna wypowie się. No i tak, będąc jeszcze na wakacjach, spotkałam Vetri Cervi. Tak, tylko powiem, bardzo szybko to wszystko zaczęło się dziać jednak. Tak, tak. To była bardzo dynamiczna akcja. Porzuciłam rodzinę i zaczęłam jeździć szlakiem właśnie tamilskich tygrysów, a już kolejny raz to z Kacprem przyjechaliśmy do naszej bohaterki. No i zaczęliśmy się, że tak powiem, wyczuwać. A łatwo nie było, bo te wszystkie kobiety są bardzo, bardzo straumatyzowane. To zapytam, bo Vetri Cervi sama opowiada historię, jest opowiadaczką, narratorką, zbieraczką tych świadectw. Jak ona wtedy to było parę lat temu, domyślam się, bo to troszeczkę minęło. Nawet widzimy ten napis 2015, więc też o tym bym chciała porozmawiać za chwilę. Ale jaka była właśnie jej pierwsza reakcja, kiedy historią tamilskich tygrysic, ja sobie je tak roboczo nazwałam i myślę, że to bardzo też do nich pasuje, interesuje się kobieta, która przybywa z Polski. Czy to, jak to pierwsze spotkanie wyglądało? Bo to jednak jest na tyle, musiało być też wydarzenie dla niej, że chciałabym też troszeczkę o tym usłyszeć. Dla niej czy Polska, czy Niemcy, czy Stany, czy Wielka Brytania to nie ma znaczenia. Dla niej jesteśmy ludźmi Zachodu. I akurat tutaj ona bardzo była szczęśliwa, że Zachód wreszcie zwrócił uwagę na problem tych dziewczyn, bo ten problem wciąż istnieje. One są wykluczone kompletnie, one są na dnie hierarchii społecznej na Sri Lance. I tak naprawdę to moje bohaterki mają wielki żal do Zachodu, że nikt nigdy nie pochylił się nad tym problemem, że jakby nie został on gdzieś wypuszczony w świat. I taki był nasz cel od początku, jakby to nie jest film robiony dla tamilskiej społeczności, bo oni wszyscy wiedzą, znają tę historię. To jest film robiony dla Zachodu, stąd przez białą kobietę z Zachodu. No ale nie do końca jakby usłyszałam właśnie o tym pierwszym waszym spotkaniu. Jakby to było, tak, oczywiście, już zapraszam poznać tak. Moje koleżanki, tak? Tak, to było tak, oczywiście, nie wiem, czy koleżanki się zgodzą. Super, dziękuję bardzo. Ale ona jak najbardziej, w ogóle Vetri jest człowiekiem, który nie ma strachu, żadnego. Więc ja nieraz musiałam ją stopować, żeby nie narażała siebie za bardzo, żeby nie chodziła w różne miejsca, więc jakby no, ona jest taką osobą, która gdzieś ma daleko przesuniętą tą granicę strachu, o wiele dalej myślę niż my wszyscy.
Zapytam zatem, no bo film to oczywiście opowieść, ale też forma jak najbardziej, a tutaj bardzo dużo interesujących rzeczy się wydarza w tej historii, którą oglądamy nie tylko kiedy poznajemy te opowieści, ale też w kontekście tego, jak to jest wszystko zrobione. To jest super interesujące dla mnie. Więc chciałam was zapytać oboje już jakby o pracę nad tym, jak tę historię opowiedzieć, bo tak jak tutaj siedzimy, pewnie zwróciliśmy uwagę na scenę tą pierwszą, która jest porażająca, jednak ta czarna przestrzeń, w której kobieta idzie po wodzie, no to jest coś, co na pewno z nami zostanie. Więc chciałam was zapytać właśnie o to, czy to mieliście jakąś wizję zaraz po tych pierwszych spotkaniach, jak to się właściwie rodziło, bo Dobrze, ja zacznę i ci potem oddam. Super, dziękuję. To nie rodziło się od razu. Najpierw to film na początku miał mieć zupełnie inną formę, ale w pewnym momencie odkryłam, że moja bohaterka nie do końca o wszystkim chce mówić. Dla niej jakby ten temat dziewczyn siłą wcielanych, a jedna z naszych bohaterek miała, nie wiem, nawet 12 lat, jak została porwana do tamilskich tygrysów. Dla niej ten temat najlepiej byłoby, gdyby nie istniał. Ja nie chciałam oceniać jej, absolutnie. Mam nadzieję, że mi się to udało, że jakby nie ma tej oceny w tym filmie, bo dla mnie ona nie jest ani krystalicznie czysta, nie jest świętą, nie jest ofiarą, ale jest ofiarą, nie jest oprawcą, ale poniekąd może być za taką osobę uważana. Więc chciałam uniknąć tego oceniania, a jednak dać głos tym historiom, bez których tak naprawdę zrobilibyśmy propagandę tamilskich tygrysów, a też tego nie chcieliśmy robić, bo nawet sama działalność tamilskich tygrysów wśród Tamilów jest bardzo mocno dyskutowana, krytykowana. Nie wszyscy wspierają moje bohaterki, stąd też właśnie ich kompletne społeczne wykluczenie. No i chcieliśmy pokazać tę historię, które Vetri by najchętniej zamknęła w szafie. Skeleton in the closet i nigdy nie chciałaby o tym mówić. Ona zresztą to bardzo mocno wypiera. No i wtedy pojawił się pomysł, żeby zrobić to w jakiś... Dysponowaliśmy takimi bardzo mocnymi zeznaniami tych kobiet, które zostały siłą wcielone do tygrysów. One w żaden sposób nie mogłyby pokazać swojej twarzy, nie zgodziłyby się, to jest niemożliwe, bo im grozi jakby z obu stron na Sri Lance. I wtedy pojawił się ten pomysł, żeby wylać hektolitry wody w czarnym studiu. No tak, chodziło, znaczy był bardzo duży problem, żeby Vetri otworzyć, znaczy żeby zajrzeć w te zakamarki jej duszy, których ona się wstydzi. Żeby znaleźć jakiś balans, żeby nie pozostać tylko przy tym, co ona uważa, że było w jej życiu szlachetne i dobre, ale zajrzeć tam głębiej. Musieliśmy znaleźć jakiś inny sposób na to, żeby to pokazać, bardziej alegoryczny. Ale to się pojawiło dopiero po pewnym czasie. Na początku mieliśmy nadzieję, że ją otworzymy całkowicie, że ona nas, że po prostu będziemy podążać za nią. Okazało się to nie takie proste. To znaczy ona jednak była i otwarta, i bardzo zamknięta. To znaczy bardzo nas kontrolowała. Bardzo kontrolowała to, co strażniczka mówiła. Narracji trochę właśnie też chce pokazać tą historię. Dokładnie. W jakiś sposób, który jest według niej właściwy. Ja też to tak odbierałam. No ale opowiedzcie trochę o procesie właśnie tworzenia tych obrazów. Tych właśnie obrazów, w których powraca ta woda, te kobiety chodzące po niej, bo to jest dla mnie dosyć mocny wymiar tego filmu, bo tutaj na festiwalu pokazujemy przeróżne dokumenty. Część jest tylko obserwacyjna, mucha na ścianie. Część jest super kreacyjna. Łączycie te dwie formy ze sobą. Chciałabym, żebyście trochę więcej nas, trochę bardziej, jeśli możemy, wpuścili właśnie w ten proces. Jak to działało? No, są jakby dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest studio, w którym staraliśmy się trochę jakby wejść do głowy Vetri. A druga rzecz to są pejzaże i to jest po prostu Sri Lanka, która jest pełna wody. Tam, gdzie się nie pojedzie, to jest woda. I też te wszystkie opowieści Vetri bardzo często krążą wokół jezior, rzek, morza, plaży. Gdzieś ta walka, ta taka najmocniejsza dla mnie historia, kiedy ona opowiada o tych kłębkach pływających ciałach, jak kłębki pływających po wodzie.
te momenty jakoś nam, to jakoś tak wychodziło bardzo naturalnie. Odwiedzaliśmy z nią różne miejsca i po prostu w tych miejscach nagle pojawiały się takie pejzaże, które miały jakieś podwójne znaczenie, potrójne czasem. I po prostu szliśmy za ciosem. Czasami potem jeszcze musieliśmy dorobić parę rzeczy, już tak zupełnie usiąść, wymyślić, zastanowić się, gdzie jeszcze powinniśmy pojechać, gdzie jeszcze Vetri powinna się znaleźć, żeby ta jej opowieść stała się może dwuznaczna czasami. Tak to wyglądało. A w studio, tak, zrobiliśmy taki, żeby uzyskać ten efekt tego podwójnego, tego odbicia, to my zrobiliśmy taki basen płytki 20 na 20 metrów w studio, który oświetliliśmy i w którym całą tą scenę rozegraliśmy. Dobrze, dziękuję bardzo. Zapytam też o te świadectwa, które Vetri zbiera, które wy też zbieracie, jakby jesteście tutaj jej towarzyszami w tej opowieści, bo jedno z nich było dla mnie porażające. Mówię o tej kobiecie ukrytej w cieniu, która mówiła, że właściwie w tym świecie była najszczęśliwsza, że ta rola żony i matki i ten powrót do rzeczywistości był dla niej straszny. To było coś, co poza tymi obrazami na pewno ze mną zostanie z tego filmu bardzo mocno, bo to się wbija gdzieś tutaj z tyłu głowy. I chciałam zapytać, czy wy mieliście faktycznie takie momenty, że sobie mówiliście, trudno w ogóle stwierdzić, gdzie tutaj jest jakby prawdziwy obraz tej sytuacji. Czy to w ogóle prawda, autentyczność, czy takie rzeczy w ogóle wam krążyły po głowie, bo tak różnorodne są te opowieści, że właściwie sami nie wiemy, co o tym myśleć. Bardzo jestem ciekawa też waszego odbioru, kiedy tam byliście, tego właśnie świata, w który wchodziliście, który jest tak nieznany. Chcieliśmy właśnie dać jakby przekrój tych historii, bo są wśród byłych tamilskich tygrysic, wśród dziewczyn, które my tak naprawdę wrzucamy do jednego worka pod hasłem terrorystki, są zarówno i te, które rzeczywiście no, z całą świadomością, przekonaniem odpalały, detonowały na sobie bomby i były tymi kamikadze, ale są też takie, które tylko ze strachu robiły to, co im kazano, a są też takie, dla których to były najszczęśliwsze chwile w ich życiu. To może się wydać czymś strasznym, ale naprawdę dzisiaj jakby ich sytuacja to jest gdzieś naprawdę, tu jest biały mężczyzna na Sri Lance, niestety wciąż na górze tej hierarchii społecznej, dlatego Kacper wiele rzeczy załatwiał, jak tam byliśmy. Potem jest syngaleski mężczyzna, potem jest biała kobieta, syngaleska kobieta, tamilski mężczyzna, tamilska kobieta, tamilski tygrys, a tamilska tygrysica to gdzieś naprawdę na samym dole, bo nawet ich właśnie ludzie bardzo często się od nich odcinają. I jakby no, dla mnie najbardziej cieszę się, że na tobie też to zrobiło wrażenie, bo na mnie ta Esther gdzieś bardzo mocno we mnie siedzi, ta kobieta, bo rzeczywiście jej historia pokazuje, że tak naprawdę nieraz wojna nie jest najgorszym, co może nas spotkać, tylko życie po wojnie i że jakby to jeszcze będzie wiele, wiele dekad do przodu na Sri Lance zbierać swoje żniwa. Jak filmowaliśmy Esther, ja sobie przypomniałam taką moją osobistą jakby historię mojej babci, która przeżyła wojnę, była zesłana na Syberię i do końca życia nie była w stanie zasnąć, jak nie miała na stoliku kromki chleba i szklanki wody. I bała się wszystkiego. Miała w sobie jakiś taki strach, jakby wkodowany latami spędzonymi na Syberii, który przekazała mojej mamie i który moja mama próbuje mi przekazać. Ja się przed tym bronię, może jeżdżąc właśnie na Sri Lankę, ale jest coś w tym, że my te traumy dziedziczymy. I ja widzę to również właśnie na Sri Lance, że tak naprawdę to ta wojna się w ludziach nie skończyła. I powiem szczerze, że to, co mnie bardzo zdziwiło przez te 4 lata jeżdżenia tam, to, że o wiele trudniej jest zrobić film w kraju powojennym niż w trakcie wojny. To jest coś niezwykłego, ale ludzie w krajach powojennych są bardzo zblokowani, bardzo straumatyzowani, bo jak jest wojna, oni mają cel, fokus, nastawienie, jedziemy. A tutaj nagle zaczynają wszystkie demony wychodzić.
to bardzo cenne. Myślę, że to też zapamiętamy te słowa, które teraz powiedziałaś, bo jednak pamięć to praca. To nie bez kozery się o tym mówi, że to jest praca pamięci. Drodzy Państwo, oczywiście. A później zachęcam do zadawania pytań, bo to, że tam mnie coś uderzyło, to jest jedna, ale myślę, że Państwo też chętnie dołączycie. Tutaj widzę, że Pani już będzie miała pytanie, to za moment będziemy wędrować z mikrofonem, ale jeszcze Kac, przepraszam bardzo. Jeszcze tylko wracając do tego co nas może najbardziej poruszyło, albo gdzie znaleźliśmy jakąś taką prawdę o tym świecie, to dla mnie najbardziej wstrząsające było to, że te kobiety młode, nie tylko młode, ale też te kobiety, które wstąpiły do Tygrysów, przeżyły tą wojnę, zostały okaleczone, teraz stały się niepotrzebne i stały się problemem nie tylko dla swoich przeciwników, którzy teraz rządzą, ale stały się problemem dla własnych rodzin, dla najbliższych osób. Dlatego, że są ciężarem dla rodziny w tej sytuacji politycznej i są właściwie niczyje, znaczy są porzucone zupełnie. I to dla mnie jest taka wstrząsająca, taki bardzo trudny wniosek, który jakoś tak nie najlepiej świadczy o naszej ludzkiej kondycji, o tym, że potrafimy się odwrócić nawet od najbliższych, jeżeli boimy się o siebie, też o innych, że jakby potrafimy pozostawić swoje rodziny. Przede wszystkim dziękuję bardzo. Tak, dobra. Tak, przez maseczkę. Bo ja mówiłam do niego, więc dla pani bezpieczeństwa też. Tak. Utrudniam. Sri Lankę przeżyłam, to... No. Ale bardzo dziękuję. No dobrze, przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za ten film, bo jest mi... Znaczy Sri Lanka jest moim drugim domem, można powiedzieć. Cieszę się, bo jakby nareszcie byłam w stanie w jakikolwiek sposób właśnie wejść w ten świat Tygrysów LTTE, tak, czyli Tygrysów Tamilskich. Pierwszy raz pamiętam, usłyszałam o Tygrysach Tamilskich właściwie z ust mojej mamy, kiedy zakwalifikowałam się na praktykę studencką na Sri Lankę. I po prostu ten dreszcz, moja matka przerażona, mówi, co ty wyprawiasz, tam przecież Tygrysy tamilskie są. Ja pojechałam w 2003 roku i byłam do 2004, czyli akurat jeszcze wojna wtedy trwała, ale jeszcze przed tsunami. I powiem szczerze, znaczy tak, żyło się tam bezpiecznie, mimo właśnie wojny. I właściwie jedynym takim, no dość, można powiedzieć, nie bezpośrednio traumatycznym dla mnie doświadczeniem było to, jak dowiedziałam się właściwie z gazet, a potroszę też z mediów, znaczy od naszych kolegów pracujących w branży turystycznej, czy wszystko z wami w porządku, bo dwie, trzy ulice od was, od waszego biura wybuchła kobieta z pasem szachida, tak? No i następnego dnia zdjęcie policjanta trzymającego głowę tej kobiety i rozczłonkowane ciało tej kobiety. No to było jedyne traumatyczne doświadczenie. Znaczy doświadczało się tak naprawdę samej Sri Lanki, no, chodząc po Colombo chociażby, tak, przy wszystkich możliwych ministerstwach zasieki i czy chociażby nawet przy Banku Centralnym, tak, gdzie jakby pozostałości. Zabrakło mi trochę tu w filmie takich właśnie tego postwojennego faktu przesiedlenia blisko 2 milionów Tamilów tak naprawdę. To by jakby tłumaczyło właśnie tą, potroszę jakby wytłumaczyło, dlaczego Tygrysy Tamilskie istniały, tak? Znaczy tak, mam takie, dobra, teraz może to po refleksjach do pytań. Zauważam, że jako ekipa producencka są wymienione, jest Anonymous. Rozumiem, że to są osoby z kręgów tamilskich, tak? Tak. No właśnie, takie mam podejrzenie. Nasi tłumacze, asystentka moja wspaniała i jakby też no, obrońcy praw człowieka, którzy nam tam pomagali i którzy nie mogliby wykonywać swojej pracy dalej, gdybyśmy ich wymienili. A chcieliśmy im podziękować jakoś. No właśnie. I jeszcze kolejna kwestia, w jaki sposób, bo no jest to międzynarodowa produkcja, w jaki sposób jakoś właśnie udało się pozyskać międzynarodową ekipę do filmu?
No, międzynarodowa ekipa była jakby związana z tym, szczerze mówiąc, no, z prozaiczną sytuacją, że ja zawsze robię filmy w koprodukcji z Niemcami, więc jakby, żeby zdobyć te fundusze i stąd też taka międzynarodowa ekipa. Wiedzieliśmy, że to nie może być nikt absolutnie ze Sri Lanki, bo nikt tego filmu ze Sri Lanki nie mógłby zrobić. Ja nie mogę tam wrócić, bo od czasu do czasu dostaję miłe maile. A tęsknię trochę, właśnie ostatnio znalazłam zdjęcia i mnie tak po prostu na nostalgię wzięło, bo jest to przepiękny kraj. Ale wracając do tego, co pani mówiła, że tam się tak nie czuło na co dzień tej wojny. Tak, no Sri Lanka, w ogóle dla mnie to jest niesamowity paradoks, że mój producent, może dlatego wszedł w ten zwariowany projekt, bo to było producencko wielkie ryzyko, my to nielegalnie kręciliśmy kompletnie. Udawaliśmy turystów, surferów i tak dalej. Z taką kamerą, Kacper jako surfer. No nie, to nie ma, bo jakbyśmy to robili legalnie. Tak, jakbyśmy robili to legalnie, dostalibyśmy opiekuna, opiekun już by zadbał, żebyśmy pokazali to tak, jak należy, a my, tak, dokładnie. A mój producent był na wakacjach na Sri Lance w epicentrum wojny i mówił, że słyszał wybuchy, które gdzieś tam daleko miały miejsce, a na rajskich plażach opalali się turyści w all inclusive. I ten obraz to jest coś, co rzeczywiście gdzieś we mnie siedzi, zwłaszcza, że ja miałam podobne też doświadczenie, no ja już byłam po wojnie, wiadomo, tak, to był 2015 rok, jak tam pojechałam po raz pierwszy, ale pamiętam to, że się opalałam na przepięknej rajskiej plaży, mojito, cały turystyczny zestaw, a dopiero później się dowiedziałam, że to jest plaża, na której miało miejsce ludobójstwo. A dzisiaj jest to po prostu miejsce odwiedzin turystów. I jakby te obrazy, te paradoksy, to jest coś, co bardzo we mnie zostało no i też dlatego chciałam opowiedzieć tą historię. Dziękujemy bardzo. Tak, tutaj ja mam pytanie z kolei o tą organizację pomagającą kobietom z niepełnosprawnością, którą założyła główna bohaterka i ja niestety nie powtórzę jej. W każdym razie, po pierwsze tak, czy to jest organizacja pomagająca kobietom ogólnie niepełnosprawnym, czy właśnie tamilskim tygrysom i czy jak ona wtedy w ogóle funkcjonuje, wiedząc to, jak Tamilowie sami podchodzą do kobiet, prawda, które tam jakby walczyły. Dzięki. Oficjalnie jest to organizacja pomagająca niepełnosprawnym kobietom. Wszystkie są byłymi tygrysicami. No ale oficjalnie, żeby mogła działać ta organizacja, to nie może być organizacja zajmująca się byłymi członkiniami tamilskich tygrysów, więc jakby tutaj jest to jako organizacja dla niepełnosprawnych po prostu. I ona wciąż działa, oczywiście pomalutku, bo nie jest tak łatwo uzyskać jakieś tam jej dofinansowanie na to, bo to nikogo tak naprawdę nie obchodzi los tych kobiet. I ta ich samotność niesamowita jest czymś takim dla mnie bardzo też przejmującym. No właśnie ta Ester nasza, która jest tak w tym wszystkim zagubiona. Więc tak, mam nadzieję, że odpowiedziałam. Tak, ja na początku, Agnieszko, chciałam ci serdecznie podziękować za ten film i pogratulować, bo pamiętam, jak dobrych kilka lat temu opowiadałaś mi o tym. I było to twoim ogromnym marzeniem, żeby go zrealizować, więc cieszę się, że się w końcu udało. Wyszło przepięknie. Ja się kilka razy wzruszyłam, kilka razy byłam przerażona. I na pewno jeszcze dodatkowo poczytam sobie o tej historii, więc za to ci dziękuję. A w nawiązaniu do tej organizacji, to powiedz proszę, przepraszam, że o to pytam, może nie powinnam, ale czy była w tym jakaś twoja inicjatywa, że ona założyła tę organizację? Nie, Vetri jest bohaterem kompletnie areżyserowalnym. Robi to, co chce. To nie. To była jakby jej oddolna inicjatywa. Chciałem się zapytać, czy wątek okrucieństwa, z którego słynęły tamilskie tygrysy. Czy pani
jakoś myślała, żeby ten wątek też poruszyć, bo tego nie ma w filmie. Znaczy, nie chciałam specjalnie jakby opowiadać się po jednej lub drugiej stronie. Chciałam dać tym kobietom głos bez żadnego jakby stygmatyzowania. Aczkolwiek no, zaznaczamy jakby co robiły, widzimy co robiły, opowiadają o tym jak zabijały, śmiejąc się zresztą do rozpuku i uznawając to za świetną zabawę. Tak, przy swoich dzieciach, a wchodząc w szczegóły, jakby no, nie chcieliśmy też robić reportażu, prawda, żebyśmy tam wszystkie dane, ile, kto, kiedy i jak. Oczywiście, jeżeli o mnie chodzi, to ja mam taki stosunek do tamilskich tygrysów poprzez to, że znam te historie, no bardzo powiedzmy ostrożny w nazywaniu ich organizacją terrorystyczną, bo oczywiście oni stosowali metody terrorystyczne, ale takie same metody stosowała druga strona, a była nazywana armią. Więc jakby tutaj no, gdzieś nie było tej symetrii w nazewnictwie. I oczywiście, że tamilskie tygrysy dokonały wielu zbrodni, ale też wiele się nacierpiały. Nie chcieliśmy robić po prostu filmu publicystycznego. Chcieliśmy się raczej skoncentrować na tym kobiecym pierwiastku, stąd też nie mamy też mężczyzn w filmie, bo dla mnie jakby ta historia kobiety i ceny, jaką ona płaci za wojnę, jest tematem tego filmu. Mam nadzieję, że odpowiedziałam. Muszę o to zapytać, bo różne filmy oglądamy na festiwalu, ale tamilskie tygrysy w takim popularnym odbiorze, nam wszystkim pewnie i też tym, którzy od wielu lat chodzą na ten festiwal, kojarzą się z konkretną wokalistką, gwiazdą popkultury. Oczywiście to tak w 1 z 10 już byś wygrała, więc jakby jest to faktycznie taka mocna postać. Ja się zastanawiam, jak ty, bo trudno, żeby jej nie brać pod uwagę, kiedy się myśli o tym świecie, bo ona jest jednak ikoną związaną bardzo mocno, mówiącą różne rzeczy. Znamy ten film, kto go widział, ten wie, o czym mówię. Kto nie, można go obejrzeć w streamingu, jest dostępny na VOD. Więc zastanawiam się, jaki ty masz stosunek, badając ten świat, będąc tam wielokrotnie, jak mówisz, i rozmawiając z tymi ludźmi i z tymi kobietami. Jak właśnie jej perspektywa się tutaj dla ciebie rysuje w tym momencie? Nie mówię ocennie, tylko po prostu jestem ciekawa, czy ona jest dla ciebie jakimkolwiek punktem odniesienia, jeśli tak, to jakim? Tak, jak najbardziej. Emma jest niesamowicie ciekawą osobą. My chcieliśmy w ogóle mieć jej piosenkę w filmie i ona się zgodziła, ale jej menadżer nie, bo żeby nie było tak, że tu jakby ona się opowiada, po, no, żeby nie kojarzyć za bardzo jej już z tamilskimi tygrysami. No a ojciec Emma jej jest bardzo dobrym przyjacielem mojej bohaterki, więc jakby to też gdzieś ten link jest. No oczywiście, że Maja jest też stronnicza poniekąd, tak? Trudno nie być, więc jakby ja cenię jej perspektywę, natomiast to też jest perspektywa jednej strony. Jest wiele innych osób, jest nawet wielu Tamilów, którzy zajmą zupełnie inne stanowisko. To jest też niesamowite, jak ta społeczność tamilska, z którą my pracowaliśmy, no, to wtedy już ja głównie, w Berlinie na montażu, czyli nasi wszyscy tłumacze, bo tego języka mimo wysiłków nie opanowałam na tyle dobrze, żeby samodzielnie się nim posługiwać. I nawet ta społeczność była podzielona. I to było fascynujące, jak na montażu się spotykali nasi tłumacze. I jedni mówili, tak, jaka ona jest wspaniała. Inni mówili, o Boże, ona te dziewczyny wysyłała na rzeź. Więc jakby nawet tutaj w obrębie samych Tamilów zdania są różnorodne. No Emma jej ma bardzo takie radykalne stanowisko. Natomiast myślę, że może mieć ze względu na swoje doświadczenie. Skoro pojawił się ten wątek, że rozważaliście albo chcieliście właściwie i blisko było, żeby jej muzyka pojawiła się w filmie, no to też, jako że te rzeczy niebywale mnie interesują, zapytam właśnie o, nazwijmy to, szatę dźwiękową tego filmu, bo to nie tylko jest muzyka, to jest też dużo różnych dźwięków, które są w niektórych scenach. Chciałabym zapytać właśnie, jak projektowanie tego wymiaru filmu wyglądało.
Znaczy, od początku nie jak już upadł pomysł z Majej, to już nie chcieliśmy mieć żadnej muzyki. Chcieliśmy postawić właśnie na sound design, czyli na to, żeby dźwięki stawały się muzyką. Dźwięki związane z wodą, z jakimiś takimi wewnętrznym światem naszej bohaterki. Lekko upiorne, no bo to jest troszkę film o tej drugiej stronie rajskiej wyspy, która nieraz rajem w ogóle nie jest. W tych rejonach, gdzie my się zapuszczaliśmy, to trudno by było raju szukać, za wyjątkiem plaż, które są przepiękne. Więc chcieliśmy oddać taki nastrój piekła w raju, minimalistycznie, w związku z czym to wszystko powstawało w studiu w Berlinie. Te dźwięki mamy, myślę, dobrego designera. Tak, one nas często wytrącają właśnie z jakichś momentów, gdzie już tak sobie coś myślimy i nagle coś wjeżdża takiego bardzo intensywnego. Też taka moja obserwacja po tym filmie. Drodzy Państwo, czy coś jeszcze się pojawia po Waszej stronie? Czy to będzie pytanie? Czy... Dobrze, to już mikrofon kolega poda. Nie, bo nagrywa się, więc musi być Panią słychać, więc proszę poczekać. Dziękuję. Tak, ja tą wodę tak odebrałam tak trochę, nie wiem, może biblijnie, nie biblijnie, jakkolwiek. Woda oczyszcza i myślę, że tutaj symbolicznie jakby oczyszcza też ją z pewnych grzechów. Tyle mogę powiedzieć. A jeszcze taka właśnie jedno z moich wspomnień i jedyny właściwie, jedyna możliwość, kiedy pojechałam właśnie tam na północ do Trincomale i pojechałam z grupą właśnie, pojechaliśmy wtedy turystycznie i kolega, zobaczyliśmy grupę ludzi, którzy akurat sadzili ryż. I on tak stanął jak wryty, mówi, wiecie co, ja byłem tutaj 4 miesiące temu i to było pole minowe. I pokazał nam zdjęcie ze znakiem, uwaga miny. No to mniej więcej właśnie takie realia, nie? No te realia nawet do dziś są, ale te realia nawet do dziś są obecne. My jedną scenę zainscenizowaliśmy w takim miejscu, gdzie miał być ogień. Kacper pięknie ogień rozpalił, wszystko cudownie, a potem nasza tłumaczka nam mówi, że to jest pole minowe. I wciąż jakby no, znane z tego, że jest to pole minowe. Tamte ślady wojny są do dziś nawet, bo ostatnio rozmawiałam z jedną koleżanką, która właśnie teraz też pracuje na północy w rejonie Dżafny i jakby jest miejscowość ta Mulajtivu, w której my kończymy nasz film, to jest do dziś miejscowość duchów. Tam jakby nikt tego nie odbudował, są dziury w domach. Ludzie chyba nie chcą, boją się, bo to było to miejsce rzezi takiej prawdziwej w ostatnich dniach wojny, która miała miejsce, a za którą odpowiedzialny jest dzisiejszy prezydent Sri Lanki. I to jest dla mnie coś niezwykłego, że świat Zachodu toleruje zbrodniarza wojennego jako prezydenta kraju. Jeszcze tylko dwa słowa. Ta plaża Mulajtivu, o której mówi Agnieszka, na której doszło do tej finalnej masakry i na której skończyła się wojna kompletną porażką Tamilów, ona była, tam był okręt, tam był wrak okrętu, olbrzymi wrak okrętu, który był na pewnym etapie wojny bazą tamilskich tygrysów. I jak przyjechaliśmy po raz pierwszy tam na Sri Lankę, marzyliśmy o tym, żeby ten okręt stał się jakimś elementem naszego filmu. I Agnieszka pokazywała mi zdjęcia, pamiętała ten olbrzymi wrak okrętu i pojechaliśmy na tą plażę i zastaliśmy dosłownie kilkumetrowych fragmentów. Wszystko zostało rozebrane z tego olbrzymiego okrętu, żeby nie pozostało nic, co mogłoby przypominać po prostu o tej przeszłości. A jak przyjechaliśmy kolejnym razem, to już nie było nic zupełnie. Po prostu była pusta plaża. Także bardzo szybko ten symbol tego oporu zniknął. Tak, i teraz tam są koszary Sengalezów. Jakby to miejsce jest już, nie przypomina w żaden sposób tego, czym było. Jeszcze wracając do tej wody, na tyle, ile oglądałam singaleskie akurat kino, oni też takie właśnie artystyczne, to się całkiem nieźle wpisuje właśnie w ich artystyczne, takie metaforyczne właśnie filmy. No, to tak. Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze po drodze ktoś?
Dziękuję bardzo. Myślę, że będziemy powoli, użyję tej metafory, wybaczcie, dobijać do brzegu, bo jednak dużo tutaj wody upłynęło w trakcie. Bardzo, nie, no przepraszam, jakby nie, nie, w sensie, że cały czas o wodzie. No. Przepraszam, to był może suchar dla odmiany. Wybaczcie, pora jest późna i może, no, może że będziecie nikt dla mnie... nie chciał iść do toalety. Może będziecie dla mnie wyrozumiali. Pytań więcej od Państwa nie mamy. Ja bym mogła jeszcze tak trochę tutaj faktycznie pozadawać, ale myślę, że dobrze też dla nas wszystkich będzie, żeby sobie ten film przez siebie... No właśnie, żeby o nim pomyśleć. Więc powoli zatem będę kończyć. Chciałam tylko powiedzieć, że to, co powiedziałam wam na stronie, bo chciałabym, żeby to jednak wybrzmiało, bo mówicie, że tych historii, tych kobiet nikt tam nie chce słuchać, a dzięki wam my je usłyszeliśmy, a jeśli moc opowieści jest taka, że kiedy je znamy, to coś się faktycznie może zmienić i jakoś to na nas wpływa, no to wydaje mi się, że to jest wasza gigantyczna zasługa, to, co zrobiliście dla tych kobiet, ale też dla ich historii. Więc to jest coś, co wykracza jakby poza kino dokumentalne, moim zdaniem. Także ja osobiście bardzo za to dziękuję. Myślę, że nie jestem sama w tym kontekście, więc jeszcze raz wielkie brawa dla Agnieszki Zwiewki i Kacpra Czubaka. Mentalne pozdrowienia dla Wetri. Właśnie, czy wy jesteście w jakimkolwiek kontakcie? Ostatnio w kiepskim. Ostatnio w kiepskim. I tak to może zostawmy, żeby nie wnikać w wasze sprawy. Ostatnio też jakby są problemy w nawiązaniu łączności przez COVID. Oni się też tam są w izolacji i na przykład nasza tłumaczka nie może do niej pojechać. Także no, to są też tego typu historie. No. To myślimy o niej i jej wspólnocie kobiet na Sri Lance ciepło. Wracajcie bezpiecznie do domu, noście maseczki przez cały festiwal. Ja wam bardzo jeszcze raz dziękuję za to spotkanie i trzymamy kciuki, no bo film jest przecież w konkursie. Spokojnego wieczoru, do widzenia.